Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. I w dzisiejszym filmie zmierzymy się z heroicznym zwierciadłem, aczkolwiek nie będziemy sprawdzać, kto jest najpiękniejszy na świecie, bo w tej kategorii mam już przegraną na starcie. A sprawdzimy, kto będzie lepszy, ja czy cwane i trolujące wszystkich lustro. Okazało się, że na heroiku owe magiczne zwierciadło ma hero power, które sprawia, że tylko lustro dostaje kopię stworów. Nie my, tylko lustro dostaje zarówno swoich stworów kopię, jak i naszych stworów kopię. Dlatego też plan na dziś jest taki, żeby zapchać jego pole beznadziejnymi stworami, które nawet nie mogą atakować. Po czym wyciszyć moje, żeby móc nimi atakować. Do tego celu powstał specjalny deck kapłana, który nazywa się po raz kolejny adekwatnie do tego, co będzie robił, czyli zapychacz. Będziemy zapychać przeciwnikowi stół stworami, których nie będzie mógł użyć. Po to, żeby nie mógł dostawiać tych bardziej przydatnych. Mamy magiczne zwierciadło na heroiku. Kontra Anduin. W sumie Anduina nie widuje się zbyt często, gdyż jak wiadomo na trybie rankingowym został nieźle pokrzywdzony przez los. Tak, mamy prastarego przywoływacza, mamy rojnika Silitidów, oba stwory, które nie mogą atakować. W sumie mogłem na początek sobie wziąć słowo cienia, ból i Holy Smite'a, żeby mieć w ogóle co używać na jego stwory. Dziękuję bardzo. Nie, ty. Dobra, prastary obserwator dla niego. O, widać, nie jest zbyt zadowolony z tego, że używamy takie stwory. Widzimy, ma nawet specjalne emotki dla stworów, którymi nie może atakować. Dobra, pojawił się żmij many. Jak dobrze pójdzie, to będziemy mogli szaleństwem cieni wytradować się z nimi. Kolejny stwór, którym nie może atakować dla niego. To już dwa, jeszcze pięć i będziemy w domu, bo tak naprawdę nic nie zrobi. Ciężko stwierdzić. Moroes? Nie ty! Okej. Spoko. Można i tak. Ło, kurde, tajemne pociski za 5. No, to jest już trochę mniej fajne. Ała. Ale się traduje. No to wam powiem ciekawe, że się mój kolega traduje. Byłem pewny, że to oleje i pójdzie na face, ale jeżeli się traduje, to w sumie dobrze dla mnie. Dobra, dwa talnosy. Żarzyciel jest trochę słaby, z nim warto było się w jakiś sposób rozprawić. Zobaczcie, on się naprawdę traduje. Kurczę, cztery pociski z żarzycieli, no! I do tego szalony naukowiec. No okej, okay, niech będzie tak. Użyć to już teraz, czy jednak za wcześnie? Myślę, że trochę za wcześnie na to. Chociaż bym mógł żarzycieli się pozbyć. Dobra, zrobimy tak. Hop. I teraz z tymi kolegami się już pozbędziemy. Żarzyciele są trochę niebezpieczne po jego stronie. No i w sumie tyle. Niebawem przybędzie Lord Nefarius. Aż się boję myśleć, co zrobi. Nefarius? Bardziej Brzydarius, prawda? Co za troll! Dobre zagranie. Szkoda, że nie mogę odpowiedzieć komplementem. Padum. Serio? Okej. Okay. Czyli jednak widzimy, mój przeciwnik nie zawsze powtarza to, co robimy. Przedziwny posąg kolejny. Czemu nie? Zapchamy cały stół, dzięki czemu możemy teraz spokojnie mojemu posągowi dać taunta. A mój przeciwnik nie dostanie kolejnej protektorki słonecznego. Czegoś tam, nieważne. Żarzyciel, którego także nie skopiuje. Więc jak widzimy, idzie całkiem nieźle. Raiduje się stworami, którymi może atakować. Czyli w sumie to, na co liczyłem. Nawrócenie. Chcę coś z jego stworów, czy nie bardzo? Myślę, że weźmiemy sobie kolejną statuę, albo nie weźmiemy, ale plan był dobry. To taunt. Niech będzie taunt. O-o! No to było trochę nieprzemyślane z mojej strony, ale przynajmniej mamy tamta, który nas chroni. Żarzyciela postanowił zabić. Spoko, niech będzie. Kurczę, i znowu sekret. Nie jest dobrze.
Swipe? No dobra, jak widzimy, także takie niespodzianki ma w talii. Jakieś obszarowe zaklęcie by mi się przydało, którego oczywiście nie mam. Bo po co? Oby tylko nie kontrzaklęcie. Na szczęście udało się tego uniknąć. Dobra, ciebie zabijemy, ciebie zabijemy i zaczynamy mieć... Duplikacja! Na szczęście duplikacja tutaj dużo nie ma, nie da, bo niestety nie mamy żadnych stworów na polu, więc będą to stwory 3x3. Za 4 many, czyli całkiem nieźle. Już nic więcej nie dostawi. Kolejny plus dla mnie, czyli tak naprawdę będzie nas bił za 2, za 5 co turę. Ja się mogę leczyć, więc tego nie powinienem się obawiać. Karty mu się kończą, więc może po prostu olać to, że ma tyle stworów na polu i... I tak naprawdę po prostu leczyć się tylko. On zaraz się zacznie jarać, zaraz mu się karty skończą. Sporo już ich podobierał. A my tak naprawdę będziemy za 3 co turę obrywać, bo 2 HP niwelujemy. Jeszcze podarujemy mu leczenie dla mnie. Myślę, że teraz powinno być całkiem nieźle. Turę za 6, a on nas będzie bił za 5. Więc tak naprawdę nie ma opcji zabić nas tym stolem, który teraz ma po swojej stronie. Czyli myślę, że jedyne, co musimy w tej sytuacji zrobić, to leczyć się i czekać na koniec walki. Ronina się pozbyliśmy. Z tego, co się zdążyłem dowiedzieć, ma jeszcze w talii Antonidasa, którego także się musimy pozbyć. No dobra, to będzie bardzo, właściwie niezbyt ekscytujący koniec pojedynku, bo jedyne, co będziemy robić, to będziemy się leczyć i czekać, aż się spali brakiem kart. Bo w sumie nic więcej tutaj już nie wykombinujemy, ale chociaż dzięki tej sytuacji mamy pewne zwycięstwo, bo jemu została jedna karta. Co prawda ma 27 punktów armora, ale to i tak mu w tym momencie nie za bardzo pomoże. Chcę sobie wziąć jakieś nawrócenie? Niekoniecznie. Po co mi dwie karty w dłoni, żeby jeszcze więcej mieć? Dobra, duplikacji też się pozbyliśmy. Teraz musimy sporo tur przeczekać, zanim mój przeciwnik się zjara. Na dłuższą metę nawet nie za bardzo musimy się leczyć, żeby wyrównywać HP, bo nawet jeżeli będziemy obrywać za jeden co turę, to tak czy siak on się spali, zanim my te punkty życia stracimy. Strażnik Argentu, kolejna karta, którą nie mógłby ewentualnie atakować. No dobra, to teraz czekamy, aż się skończy fatyga. Tak, to będzie zdecydowanie jeden z ciekawszych końców pojedynku na heroiku, jaki rozegrałem w którejkolwiek z przygód. Tak, słowo cienia śmierci też mi się za bardzo nie przydało. No wybaczcie, ale to niestety chwilę nam teraz zajmie. Prastary obserwator spalony. Och, jak mi przykro. Dobra, obrywa za 4. W sumie fajnie było, gdybyśmy mieli w talii tego murloka, który dobiera dwie karty. Trochę by to przyspieszyło proces palenia się przez mojego przeciwnika. Tak to niestety musimy przeboleć te kilka tur. Jeszcze z 4, z 5? Nie chcę mi się w sumie tego liczyć, bo tak jak mówię, mamy pewne zwycięstwo, więc to nie ma za bardzo co się martwić żadnym liczeniem. Poczekajcie, 7, 8, 9, nie no, chyba jeszcze 4 tury musimy przeżyć. No to raczej patrząc na punkty życia i sytuację na stole nie powinno być trudne. A my w bardzo prosty sposób będziemy mieli zwycięstwo. Myślałem, że zejdzie nam tutaj trochę dłużej, ale jak widzimy, pomysł z zapychającymi stół przeciwnika słabymi stworami był dobrym pomysłem. I nie ukrywam, że nie był to mój pomysł, bo także został mi przez kogoś podrzucony. Dzięki czemu nie powstał dwugodzinny odcinek, a odcinek, który trwa kilkanaście minut. A skrzydło pierwsze już prawie wyczyszczone. Jedyne, co na nas czeka, to szachy, które z tego, co słyszałem na heroiku, są tragicznie straszne. Dlatego też w kolejnym odcinku może być ciekawie. A za oglądanie dzisiejszego wszystkim dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!